Przy zachmurzonym niebie efekt jego działania jest prawie niezauważalny, więc filtr polaryzacyjny to jest przede wszystkim filtr na dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to jest filtr na dobrą pogodę, kiedy mamy niebieskie niebo i na przykład białe chmurki na niebie, bardzo ładnie wydobywa te chmurki. Mieliśmy tu prawie tych chmur nie za dużo, ale ta co była została bardzo ładnie wyjęta i na innych zdjęciach też to pokażę. A druga sytuacja to jest likwidacja różnego rodzaju odblasków, na przykład na tafli wody. Więc jeżeli robimy zdjęcie powiedzmy nad tym morskim okiem, skoro już się go tak uczepiliśmy tutaj, bo jesteśmy w Tatrach, to w momencie, kiedy przykręcimy do odpowiedniej wartości ten filtr, on nam pokaże dno, a zlikwiduje odblask gór, które się odbijają w tym jeziorze. Oczywiście dużo zależy od tego, pod jakim kątem będziemy robić zdjęcie i pod jakim kątem w stosunku do słońca będziemy stali, ale to Wam pokażę. Ja robiłem kilka dni temu, w zasadzie no ponad tydzień temu, w Słowenii byłem, robiłem zdjęcie jeziora ze szczytu góry, i zrobiłem zdjęcie na dwa sposoby. Ten sam kadr zrobiłem w jednym miejscu z filtrem polaryzacyjnym przykręconym w jedną stronę. Także on mi wskazywał mocno przyciemnione niebo, ale z kolei jezioro, tafla jeziora była biała. Była pełna odblasków, odbijało się niebo. Zrobiłem drugi kadr, gdzie przykręciłem ten filtr w inną stronę i w tym momencie niebo stało się białe, a tafla wody zyskała piękne takie niebieskie kolory. Bardzo ciekawy efekt właśnie działania, że inaczej działa na wodę, inaczej działa na niebo, więc on nie działa pod tym samym ustawieniem. Czyli pod jednym, bo on jest obracany ten filtr, prawda? Więc on pod jednym ustawieniem działa na wodę, a pod innym działa na niebo. I efekt działania tego filtra widać gołym okiem. Można wziąć ten filtr do ręki i sobie go przekręcić po prostu przed oczami i widzimy ten efekt po prostu gołym okiem, jak on działa. I no jest to na pewno taki efekt, który bardzo ciężko potem w obróbce podrobić. Zdarzają się takie błędy, że on robi takie brzydkie niebieskie placki na niebie. Tak, to przy szerokokątnych obiektywach te plamy powstają. Kiedyś byłem w Alpach i zniszczyłem sobie materiał z całego dnia takim filtrem właśnie, bo po prostu byłem wtedy jeszcze mniej doświadczony i nie wiedziałem o tym, nie? I jak wszedłem do namiotu wieczorem i zobaczyłem zdjęcia, to myślałem, że zemdleję, nie?